Dzień dobry. Proszę Państwa, nasi goście w studiu, w ciąży można być, no można być, ale czy można być w ciąży i być wege, bo niektórzy biją na alarm, kiedy się łączy jedno z drugim, czy słusznie, czy nie. Ja myślałam, że powiesz, nasi goście w ciąży. Nasi goście w ciąży, sprawdźmy, że są wege. Nasi goście w ciąży są wege. Ale tak, to prawda, to są nieustające dyskusje, prawda, czy można być w ciąży i odżywiać się wegetariańsko, a już wegańsko to ho, 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 większość się łapie za głowę. Czy tak... prawda, Marzena. Ale to zaraz nam doktor Kulimowski powie. Ale pozwólcie przedstawić i rozmawiamy. No więc doktor, który mówi, że to nieprawda, nazywa się Jacek Tulimowski. Państwo chyba już znają z naszego programu, a wraz z nim panie Joanna Miśnicka, autorka książki Mama na roślinach, weganka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Iwona Kibil, dietetyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Ja uważam, że można być na diecie wegańskiej w ciąży. Proszę bardzo. Już jest nas dwoje. I co? I nic nie szkodzi, nic nie robi źle w tej sytuacji? Nie, nic nie szkodzi, jeżeli dieta jest pod kontrolą dietetyka, jest dobrze zbilansowana, jest odpowiednia podaż składników odżywczych, to jak najbardziej można być na tej diecie w czasie ciąży. Oczywiście pacjentka musi być pod kontrolą i dietetyka, i lekarza. Co to znaczy być pod kontrolą dietetyka w takiej konkretnej sytuacji? Tak, zwracamy uwagę na kilka składników, na które zwiększa się zapotrzebowanie w czasie ciąży, jak na przykład cynk, żelazo, witamina B12, kwasy omega-3, więc trzeba dopasować... żywienie w czasie ciąży, po prostu większą podaż tych składników, ale też suplementację tych rzeczy, których nie można z diety uzupełnić. No, suplementacja, no a tak. Tutaj po prostu ale w czasie ciąży doktory mogą powiedzieć, ale lepsze... No, nie, ja bym zaczął od zupełnie innej rzeczy. Do ciąży się obecnie przygotowujemy i generalnie dziewczyna, która jest na wege albo jest wegetarianką, może mieć niektórych substancji mniej. Dlatego ważne jest to, że taka dziewczyna, która ma dietę roślinną, tak jak pani napisała, powinna się zjawić przed planowaniem macierzyństwa i powinniśmy zrobić pewne badania dodatkowe, których załóżmy tak zwana mięsożerna nie musi mieć zrobionych. Chociażby możemy zrobić na przykład homocysteinę, czy wykazania poziomu B12, tak jak pani mówiła, etc., etc. I wtedy możemy, jak mamy złe parametry, może nie złe, niskie, a boimy się suplementować, to przygotowujemy taką dziewczynę przy pomocy dietetyka do zajścia w ciążę. Czy dajemy odpowiednie wegańskie czy wegetariańskie rzeczy. I zobaczcie, że FDA i wszystkie federacje konsumentów amerykańskich dopuszczają dietę wegańską, wegetariańską u kobiet, które planują macierzyństwo i są potem w ciąży, ale jedna rzecz, to co pani powiedziała, pod kontrolą i nadzorem dietetyka. Czyli tak jak do mnie przychodzi pacjentka, mam swojego dietetyka z doktoratem z GGW i przychodzi do mnie pacjentka, ja mówię, proszę pani, ja się tym nie zajmuję, w sensie diety, bo nie jestem dietetykiem, ale odsyłam, tu jest namiar na panie doktor, proszę bardzo zadzwonić i pani doktor ułoży szczegółowy jadłospis dla pani, który ja będę akceptował, w sensie właśnie tego, co go brakuje, czy B12, kwasu DHA, cynku, załóżmy kwasu foliowego, etc., etc. Ale zapytajmy jeszcze bohaterkę naszego spotkania, bo tak naprawdę Mama na roślinach, twoja książka, Asiu, nas zainspirowała do tego, żeby się spotkać w tym temacie. Od jak dawna jesteś weganką i czy jak byłaś w ciąży, tam rodzina nie łapała się za głowę albo niektórzy lekarze nie mówili, ale na okres ciąży to by pani mogła zacząć jeść mięso, albo przynajmniej być wegetarianką, jeśli nie weganką. Tak, ja jestem weganką od około 6 lat. Wcześniej też nie jadłam mięsa, ale jadłam nabiał i jajka. Później uznałam, że tak mogę sobie bez nich poradzić. Udałam się do Iwony i ułożyłam sobie taką dietę, jaka mi najbardziej pasowała, czyli taką i bez mięsa, i bez jajek, i bez nabiału. Natomiast kiedy zaszłam w ciążę, w ogóle nie myślałam o tym, że mogłabym jeść inaczej, bo już jadłam wegańsko od około 4-5 lat, więc zupełnie nie miałam takich myśli, szczególnie, że tak jakby całe środowisko moje i moi przyjaciele i bliscy i rodzina bardzo mnie w tym wspierali, bo też wiedzą, że dobrze zbilansowana dieta wegańska czy wegetariańska jest po prostu bezpieczna w ciąży i oni też widzieli, jak ja jem. Że jem dobrze zbilansowane posiłki, że dużo sama gotuję, że wiem, w czym jest żelazo, gdzie jest białko, gdzie jest wapń, gdzie jest cynk i trochę się znam na tej diecie, mimo że nie jestem dietetyczką. A nie jest trochę tak, tutaj teraz odrobinę dziegciu wrzucę, nie jest trochę tak, że najpierw trzeba z tego weganizmu zrobić doktorat, żeby się... Generalnie... Ten oddech długi i ta pauza mówią za siebie. Trochę tak jest, bo nikt nas nie uczy tego, jak zbilansować sobie w ogóle odpowiednie posiłki. Czy jemy mięso, czy nie jemy tego mięsa. Tak naprawdę nikt się nie pyta dziewczyn, które jedzą mięso, jak one się odżywiają. Przypuszczam, że kiedy się udają do pana dziewczyny, które jedzą mięso albo nabiał, to pan ich nie pyta, jak one się odżywiają, albo ich nie wysyła do dietetyka. Ja jestem złośliwy. Okej, ale czy wysyła je pan do dietetyka? To też jest takie pytanie.
A mówiąc, czy pani jest mięsożerna? Tak jest. I co pani je? Nie, ja tak. Pytam, dlatego że na pierwszej wizycie obliczam BMI i ustalam algorytm tycia w ciąży. W związku z tym, jeżeli pacjentka przytyje mi w pierwszym, drugim trymestrze, gdzie powinna przyjść około 3,5 do 4 kg, na przykład 9, to miły nie jestem. No, mam jeszcze do pani pytanie. Proszę powiedzieć, bo padło tu słowo suplementacja. Czy pani bez tego sobie poradziła, układając jabłko? Nie, absolutnie, bo na diecie wegańskiej suplementujemy witaminę B12. Ona nie znajduje się w roślinach ani... I to było konieczne? I to tak, i to jest konieczne. I to jest konieczne u wszystkich na diecie wegańskiej. Ale słuchajcie, to nie demonizujmy, bo kobieta, która jest na zwykłej diecie, nie wegańskiej, według ustaleń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, ma obowiązek suplementacji. Oczywiście. Również. Tak, więc to nie jest tak, że to jest zarezerwowane DHA. Tylko dla wegan i wegetarian. I wegetarian, przepraszam, tylko mamy sytuację taką, że są pewne ustalenia towarzystw, które każą nam, ginekologom, położnikom, suplementować pewne substancje, typu kwas foliowy, typu DHA i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli na przykład kobieta w ciąży nie je ryb, a bardzo wiele z nas nie je ryb, nawet jeżeli jemy inne rodzaje mięsa, to nie jemy ryb, to na przykład musi suplementować większą dawkę DHA. Więc też te suplementy po prostu w ciąży przyjmujemy. Tak, ja chciałam dodać, że ogólnie większość składników z diety można zapewnić z roślin. Tam wszystko praktycznie jest. Oprócz witaminy B12 i tu nawet wegetarianki powinny suplementować, nie tylko weganki, więc jedzenie nabiału czy jajek też może nie wystarczyć, szczególnie w czasie ciąży i później podczas karmienia, kiedy się zwiększa zapotrzebowanie na tą witaminę. DHA, tak jak już Asia powiedziała, suplementacja jest zalecana wszystkim kobietom, no bo też ryby mają rtęć, więc też za dużo tych ryb nie polecam. Cena jest, żeby ich jeść. Kwas foliowy oczywiście, ale też jod. Więc też jod dopiera się też pod kontrolą oczywiście lekarza, bo też są różne problemy z tarczycą, na przykład w czasie ciąży. A to są takie suplementy, które trzeba brać. I witamina D jeszcze dodatkowo. I to wszystkie kobiety w czasie ciąży powinny, a też witamina D ogólnie wszyscy powinni suplementować. Natomiast w czasie ciąży wegetariańskiej czy wegańskiej B12 DHA. Koniecznie. W którym trymestrze? Czwartym. Załóżmy, w jakimś jednym pierwszym i początkowym trymestrze jest przyszła mama, która słucha tej rozmowy, zainspirowana pani słowami, chce przejść na dietę wege, ale już jest w ciąży. Czy to jest niebezpieczne, czy może spokojnie przechodzić? No, spokojnie może przechodzić. To wszystko zależy od tego, jak wygląda jej dieta. A taka mama musi się częściej badać? Znaczy, Marzena, nie ma takiego czegoś, żeby się częściej badała, natomiast musimy otworzyć początek tego wszystkiego, czy zobaczyć, co brała, jak się odżywia, to co pani powiedziała, bo generalnie musimy zbilansować, jak się odżywia do tej pory, czym się odżywiała, no bo jeżeli chce przejść na wegę, to po pierwsze dietetyk, a po drugie dietetyk już sam przeprowadzi, bo naprawdę, proszę mi uwierzyć, nasi dietycy, prawdopodobnie pani też, przeprowadzają bardzo dokładne wywiady dotyczące zachowań dietetycznych, przyzwyczajeń, ilości jedzenia, to jest kilka arkuszy różnych, tak jak mój dietetyk, różnych pytań i na podstawie tego wyłania się obraz, co pacjent, w cudzysłowie pacjent je. Natomiast zobaczcie jedną rzecz, że nie demonizujmy też, ja mówię z medycznego punktu widzenia, jak jest konsekwencja diety wege, w cudzysłowie, diety, konsekwencja, może być niska masa urodzeniowa dziecka. Dziecko się urodzi zdrowe, może mieć niską masę urodzeniową. Dziecko nie ma z powodu diety wegańskiej jakichś rzeczy. No oczywiście ja mówię o suplementacji tego, co pani powiedziały, czy DHA i to, co normalna, zwykła pani XY musi też przyjmować. Czyli gdy komuś się włączają obawy o nieprawidłowy rozwój dziecka tylko dlatego, że mama była na wegańskiej diecie, nie. Rozumiem państwo, rozwiewają te obawy. Znaczy jeżeli jest tak, że pacjentka stosuje dietę wege czy wegetariańską plus suplementacje należą dla kobiety w ciąży, no jakie obawy? Amen. Chciałam powiedzieć amen i pokazać, jak wygląda dziecko wege mamy. Jak ma na imię, Asiu? Kazik. Kazik. O Boże, wszystkie Kaziki to są wspaniałe chłopaki. Tak wygląda. Jaki cudowny i jak do słoika chce głowy włożyć. Jaki wywałeczkowany. Ale to jeszcze zapytam, a ile Kazik waży w momencie porodu? 3,330. No i mamy to. Mamy wege, jest bezpieczne. A na ile punktów? Na pewno za 10. 10, tak. A jakie zdrowe dla planety jest wege, proszę państwa. Tak tu chciałam powiedzieć. Słuchaj. 3 książki od Asi w prezencie dla państwa. Mama na roślinach. Tylko Marzenka, ja mam tylko ostatni przekaz. Proszę. Jeżeli chcemy przejść na dietę wege czy wegetariańską, to bardzo prosimy kontaktować się z dietetykami. Z fachowcem, prawda? Naprawdę, tak, bo my jako ginekolodzy mamy pojęcie, ale nie znamy i nie będziemy układać nikomu diety. Słońce, od słuchaj. Tego są fachowcy. Tak. Okay. Dziękujemy o bardzo. O jednej rzeczy, słuchaj, chyba w życiu jeszcze nie rozmawialiśmy, czy są zioła na ciążę. Na przykład takie zastosowane, nie na zajście, nie. Wiemy też, że ma o afrodyzjakach typu marchewka, nie wchodzimy w to. Są zioła na uspokojenie, chcesz? Właśnie, ale może byśmy też sprawdzili, czy są zioła dla kobiet w ciąży, które by były dla nich idealne. To jest pomysł na rozmowę z kim? Zbigniew Tomasz Nowak. Żeby wszedł do studia i chciał o tym pogadać. Ależ jest on już.